Z Ewangelii według świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. W starożytności brama miejska była takim miejscem, w którym odbywały się targi, ale także takim miejscem, w którym odbywały się sądy. To było jedyne miejsce w całym mieście, w którym był cień i jedyne miejsce, przez które każdy musiał przejść. Tam więc zasiadał sędzia i tam odbywały się rozprawy sądowe. Kiedy Jezus mówi, że jest bramą owiec, to tak jakby chciał nam powiedzieć, ja jestem sędzią, ja jestem tym, który przeprowadzi nad wami sąd, gdy będziecie chcieli wejść do mojej owczarni. Ale co to jest za sąd? Jaka jest ta Boża sprawiedliwość? Ta Boża sprawiedliwość nazywa się miłosierdzie. To znaczy, że Jezus Chrystus, który jest dla nas sędzią, jest sędzią, który za nas wziął także na siebie wyrok. Jest tym, który zapłacił dług, który myśmy zaciągnęli. Ta sprawiedliwość jest pełna miłosierdzia, dlatego że Jezus Chrystus jest tym, który najbardziej chce, żeby każda owca znalazła się w jego owczarni. To Jemu najbardziej zależy na twoim zbawieniu. To Jemu najbardziej zależy na twoim szczęściu. To On bardziej niż ty jest zatroskany, żebyś ty miał życie wieczne. Do zobaczenia jutro.